Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy tutaj przy takiej firmie wielkiej handlowej, bo kiedyś to były giełdy warzywne i tak dalej, ale powstało już dawno Pomorskie Centrum Hurtowy Ręk, Wodnika 50 numer. Tu mamy buczkę w stylu angielskim, a kiedyś takie budki telefoniczne bywały w Anglii. No, korona jest. A tu, proszę Państwa, mamy ten wielkie targowisko hurtowe. No nie widać tutaj tłumu ciężarówek. Karty, bilety. To tak wygląda. I tutaj, proszę Państwa, jest to ten sposób. Jak to by nie było. Tutaj są jacyś strażnicy, podnoszą szlabany, na karty się otwiera. Też trzeba mieć karty, bilety, żeby tu wjechać. To każdy sobie tak. Tutaj. W Gdynie sobie kupili chyba. Tak to wygląda. Tu jest parking. To co, ha? No, tam chyba namioty są. Skrzynki na warzywa, wiadomo, muszą być. I tak to wygląda. Tu jest parking. Duży. No, chciałem powiedzieć, że no tu już długo działa to centrum, bo kiedyś to pamiętam, były giełdy warzywne tutaj w stronę Gdyni. No i tam się handlowało. Później no zlikwidowali te wszystkie budy, baraki i tak dalej. Zrobili piękne centrum pomorskie, centrum handlowe Ręki. No i tak to wygląda dzisiaj. No, biuro obsługi klienta tutaj też jest. Ups. Czyli to jest firma, która, że tak powiem, robi no, dostawy paczek. No. Czyli kurierska, że tak powiem. Idziemy dalej. No, umówiłem się na wizytę tutaj dzisiaj, że będę rozmawiał z prezesem tej firmy. Onegdaj był prezesem mój kolega Sławomir. Teraz jest inny prezes od 2020 roku. Nowy prezes i z nim będziemy rozmawiać, jak przyjadę, jak już będę mógł się z nim na konkretną godzinę i dzień spotkania umówić. Zobaczymy, co będzie mógł powiedzieć na temat funkcjonowania tego obiektu, no bo tutaj rolnicy przywożą swoje produkty. Pomorskie Centrum Hurtowe Ręk, tylko karty wjazdowe i bilety dostawy. No tak to wygląda. Dziękuję. Dla Was redaktor Sławomir Rzemiński z Pomorskiego Centrum Hurtowego Ręk. Pozdrawiam. No, tutaj nawet jest napis zrobiony z liści, bardzo ładnie to wyszło. Z takim ręk też napisane. Czyli zielono jest. Choinka też.